przezskórna stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego jest zabiegiem absolutnie mało inwazyjnym. To znaczy w trakcie operacji implant sam wprowadzamy przez niewielkie cięcie skórne, natomiast przy okazji zaoszczędzamy struktury przykręgosłupowe, czyli mięśnie przykręgosłupowe oraz struktury kostno-więzadłowe. Sam zabieg odbywa się w znieczuleniu ogólnym, czyli pacjent ułożony jest na brzuchu na odpowiednio wyprofilowanym przeziernym stole operacyjnym, co umożliwia użycie podglądu radiologicznego podczas całej procedury. Pod kontrolą monitora wprowadzamy igły i następnie po prowadniku kierunkowym i nacięciu powięzi oraz rozwarstwieniu mięśni przykręgosłupowych wprowadzamy umocowane na specjalnych podajnikach śruby kostne, które również przezskórnie łączymy prętami. Widoczne ponad skórą łączniki umożliwiają ustawienie śrub w odpowiedniej pozycji, wprowadzenie prętów i zablokowanie również całego systemu. Samo powodzenie operacji oczywiście zależy od zachowania odpowiedniej techniki, natomiast analiza bieżącego stanu radiologicznego w trakcie operacji umożliwia również wprowadzanie pewnych korekt w trakcie samego zabiegu. W przypadku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa z towarzyszącą ciasnotą kanału kręgowego oprócz samej stabilizacji odbarczamy również struktury nerwowe, stosując techniki mało inwazyjne, czyli na przykład łącząc je z technikami endoskopowymi. Pacjent po tego typu operacji uruchomiony jest poza łóżko i rehabilitowany w gorsecie lędźwiowym od pierwszej doby. W przypadku braku przeciwwskazań pacjenta wypisujemy z kliniki zwykle następnego dnia z odpowiednimi zaleceniami dotyczącymi zarówno rany operacyjnej, jak i postępowania we wczesnym okresie pooperacyjnym. Dalsze zalecenia pacjent otrzymuje na kolejnych wizytach po operacji po wykonaniu kontrolnych zdjęć rentgenowskich.